Rady Kobiet oraz lokalnej gospodyni tutaj, pani Mariannie Salamon, za to, że możemy się tutaj spotkać po tej pandemii, która, no, mamy takie jednak podejrzenie, że ona gdzieś w mniejszym stopniu, ale jeszcze jest, bo słychać cały czas, że co niektóre osoby troszeczkę chorują, ale już na pewno nie w takiej skali jak do tej pory. Ja po tych słowach posła oczywiście też chciałbym się dołączyć z życzeniami dla wszystkich mam. No, ja też na szczęście jeszcze mam mamę, taty już niestety nie ma, ale moja mama 84 lata ma i to, co tutaj już było powiedziane, 84 lata, wychodzi 44-letni facet z domu i ona tam mówi, uważaj na siebie, albo nie pij za dużo, też się takie zdarza jej powiedzenie, wszystko po prostu, zawsze ona, ta troska matki, ona nigdy nie gaśnie. Można mieć 40-50 lat, matka zawsze swoje dziecko kocha całym sercem, bezwarunkowo i wiele mam, szczególnie tutaj z troską patrzymy na te matki, które przyjechały do nas z Ukrainy, a na terenie gminy Nieborów był moment taki, że matek z dziećmi mieliśmy ponad 260 osób. I właśnie też ze łzami w oczach, bo z jednej strony kochające swoje dzieci, ale też myślące o tych swoich mężczyznach, którzy tam pozostali. Także matka kocha zawsze swoje dziecko bezwarunkowo i chcę tutaj wszystkim paniom, które dzisiaj przyjechały, podziękować za to, że jesteście tego dnia Powiatowej Radzie Kobiet Gminnej oraz wszystkim kołom gospodyń wiejskich z terenu całej gminy Nieborów i tutaj wspólnie z panem sekretarzem pozwolimy sobie złożyć życzenia. Zaprosimy jeszcze do nas panią Mariannę Pietrzak, która jest